Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku, a dokładniej w odcinku z budowy naszego galeonu Vasa. Oczywiście kontynuujemy niekończącą się litanię powtarzanych czynności. No, w dzisiejszym odcinku głównie będzie kołkowanie i przycinanie listewek. W tle możecie rzucić sobie okiem na HMS Victory, który nam nie odpłynie. Oczywiście będzie robiony w przyszłości. No, tylko wiadomo, najpierw realizacja zamówienia, a dopiero w przyszłości coś dla siebie. Listwy boczne w moim przekonaniu wyszły całkiem. Bardzo ciekawie wyglądają. Naturalnie po tym, jak kołki będą przycięte, zostaną one jeszcze przeszlifowane. No, dzięki czemu zyska to wszystko pewną spójność. Co do kołkowania, nie wiem, czy jest tutaj jakaś głębsza filozofia do wyjaśniania. Naturalnie najpierw odmierzamy sobie, w których miejscach mają być właśnie rzeczone kołki. Robię potem taśmą jakby linię, wzdłuż której będę mógł te kołki narysować, tak żeby były w idealnych właśnie prostopadłych do płaszczyzny pokładu miejscach. No a następnie wiercę, otwory, umieszczam klej i wykałaczki. Wykałaczki można użyć albo dwa razy z jednej i z drugiej strony, albo tak jak ja robię, można je zaostrzyć dodatkowo. Oczywiście ostrzone powinny być nie tylko na zasadzie ścięcia z jednej lub dwóch stron, tylko powinno być minimum 5-6 płaszczyzn, tak żeby też była lekko zaokrąglona. Jak widać, po drugiej stronie okrętu będę umieszczał dodatkowo nasze listwy boczne. Oczywiście wszystko jest już odmierzone. No, w tym momencie akurat zrobiłem to za pomocą suwmiarki, ale można oczywiście użyć cyrkla, jeśli ktoś ma. Tylko cyrkiel ten musi mieć opcję blokady, żeby wam się nie rozjechał.
Jak widać, na końcu obcinam kombinerkami, tak żeby milimetr naszych wykałaczek został, ponieważ podczas szlifowania i tak one się wyrównają na płasko. Gdybyśmy zbyt blisko listwy je przycięli, to mogłyby się nam spłaszczyć. Akurat używam papieru ściernego bodajże 100-150 chyba na padzie. No i jest wyrównany. Zaraz zobaczycie przebitki, jak to wygląda z dalsza i z bliższa. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję oczywiście za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału. Co tydzień w niedzielę nowe odcinki.